Pracę z programem PhotoStory zaczynamy od wstawiania i organizowania obrazów. Rozpocznij nową historię to jest opcja, którą zaznaczamy, żeby wybrać przycisk dalej. Będziemy importować obrazy. Klikamy przycisk Importuj obrazy. Wybieramy folder, w którym znajdują się te obrazy. Moje obrazy znajdują się na pulpicie. Otwieram folder Obrazy. Klikam w pierwszy plik, trzymam wciśnięty klawisz Shift, przechodzę na koniec listy plików i klikam w ostatni plik. Wszystkie pliki zostały zaznaczone. Mogę je dodać za pomocą jednego kliknięcia przycisku Otwórz. Chwileczkę to potrwa i za moment widzę, że na osi czasu pojawiły się wszystkie pliki. W takiej kolejności, w jakiej znajdowały się w folderze obrazy. Mogę teraz zmienić tę kolejność. Wystarczy, że zaznaczę plik ze zdjęciem, który ma się pojawić gdzieś indziej i wybiorę strzałkę w prawo, żeby przenieść do przodu lub zaznaczę inny plik i wybiorę strzałkę w lewo, żeby przenieść w lewą stronę. Mogę także złapać ikonę pliku i przeciągnąć plik za pomocą myszki. Kiedy już jestem zadowolona z kolejności występowania plików, mogę przejść do ich edycji. Bardzo ważne jest, żeby zastanowić się dobrze, który plik najlepiej będzie się nadawał jako pierwsze zdjęcie, dlatego że na tym właśnie zdjęciu będziemy umieszczać tytuł naszego filmu. Zacznę od edycji tego zdjęcia. Wybiorę przycisk Edytuj i pokażę, jakiej edycji mogę dokonać. Mogę obracać to zdjęcie, jeżeli jest taka potrzeba. Mogę także przeciąć. Mogę też przejść do opcji Napraw automatycznie, żeby poprawić kontrast, poziom kolorów albo usunąć efekt czerwonych oczu. W zakładce Dodaj efekt będę mogła wybrać efekt artystyczny, taki jak na przykład akwarela albo sepia. W moim przypadku, jako że jest to zdjęcie, które będzie pod tytułem, wybiorę efekt zwanym rozmycie. Delikatne, jasne tło, na którym świetnie będzie widać tekst. Wybieram opcję Zapisz. Jeżeli chciałabym ten efekt dodać do wszystkich obrazów jednocześnie, zaznaczam opcję Zastosuj wybrany efekt do wszystkich obrazów w historii. Teraz, kiedy już mam wszystkie obrazy ustawione w odpowiedniej kolejności, mam dodane specjalne efekty, warto zapisać moją pracę, tak żeby efekty mojej pracy nie zginęły. W tym celu wybieram przycisk Zapisz projekt. Wskazuję pulpit, w którym ma się pojawić moja historia. Zostawiam tę nazwę lub zmieniam ją, żeby była bardziej czytelna dla mnie i klikam przycisk Zapisz. Po chwili historia jest już zapisana, jest już na dysku mojego komputera.